Hej, cześć, witajcie moi drodzy w 31 drabince z Mortal Kombata. Jeszcze nam tylko pozostały 4 drabinki. Dzisiaj sobie weźmiemy napakowanego Johnny'ego Cage'a. Dobra, jedziemy z Pudzianem. Numer 2, bo pierwszym jest wiadomo Jax Murzyn, ale on też. O, Baraka, potem będzie Johnny Cage, Shiva. No nie ma sprawy. Najlepiej ich zbijemy. A, szybka noga. Zobaczymy, jak go skopiemy. Jak dostał. Dobra, póki co no nic nie pokazał ciekawego. On już tylko dostał. O, jakie salto do tyłu. To było dobre. Ty, teraz mi oddajesz po tych dżondrach. Ja cię zaraz nauczę manier. Dobra. Ohoho, jakiego kombola dostał. Dobra, skończony już jest. Jak dostał w papę. Oh yeah, dokładnie. No co jeszcze pokażesz takiego? Nawet mi się X-Ray jeszcze nie naładował. A już pokonałem go w pierwszej rundzie. Okej, dobra. No zaatakuj. Chwileczkę, najpierw go musimy rozwścieczyć. Bo ten X-Ray Johnny'ego Cage'a jest ciężki dość. Niech zaatakuje. No zaatakuj. Kurde. Nie! O ty zgrzycie. No zaatakujesz? No fuck! Chcę tego X-Raya zastranego zrobić. O Boże, dobra. I jedziemy z tobą. Bo mi się nie chce marnować na ciebie czasu. Dobra, to będzie tak. I już kończymy z tobą. No, popatrz na to! Yeah! Jak mu głowę zbierzył. I jeszcze tak. Piękne zakończenie. I główka wróciła. No, tutaj naprawdę zmasakrował przeciwnika. Szkoda, że X-Ray jest taki dupny. Tego Johnny'ego Cage'a. Współczuję mu. No i teraz będę walczył z własnym klonem. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Zobaczymy, jak to mniej więcej wyjdzie. Dobra. Bez zbędnego tutaj opieprzania się walczymy z własnym klonem. Jep. A, taki dobry. Ohohohoho, jak dostał. O, i tak nie da już rady. Nie, patrz, kozaczy. Do dupy ten jego X-Ray jest, szczerze mówiąc. Nie podoba mi się. Nie podoba mi się to, że muszę go użyć wtedy, kiedy koleś musi zaatakować. To wtedy on robi kontrę i automatycznie bierze się za X-Raya. Ale tak też mogę go pokonać. Dobrze. Spokojnie. Sorry. Sorry. Jep, jep. Broni się na okrągło. Ale już nie na długo. O, jak dostał. Teraz to naprawdę dostał takiego kopa. A, to było szybkie i proste. Kończymy z tobą. Bam! Ale nie, no tak raz pięścia porządnie łeb, żeby tak odpadł. Nie, no to jest naprawdę mistrzowskie. Trzeba tak ćwiczyć właśnie jak Pudzian. O, Flawless Victory, no nie wiedziałem. Byłem tak skupiony na walce, że aż się nie zorientowałem, że mnie nawet nie dotknął. Dobra. Shiva, Sub-Zero. Mogłem nim wziąć, ale jutro będzie Sub-Zero. Ten zwykły oczywiście. Dobra.
Cztery ręka, babo, szykuj się na śmierć. A, obroniła to. Jakim cudem mnie chwyciła? Jakie... O, nie, 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 ja tak się nie bawię. Noż, ty kur... Chodź tu, zaatakuj mnie. A Johnny Cage, wiesz co? Wstydziłbyś się naprawdę. A, no coś podłujesz te bombki. Nie chcę ci nic mówić. O, dobrze, dobrze. O, no, teraz jeszcze X-Raya. O, dobrze, masz kulą po twarzy. Coś ci się upaćkał, ty chyba jeść nie umiesz, Johnny Cage, bo całą kurde szyję masz ubrudzoną. Jeb. No ty. Ona ma jeszcze X-Raya, a no, którego zawaliła właśnie, to więc nie mam się już o co martwić. Dobra. Jeb, jeb! Tak jest! O, doskonale. Dobra. Nie będziesz mi tutaj tuptać stópkami. O, znowu Flawless Victory. Sprawdzimy sobie Fatala numer 2, bo chcę wiedzieć, jaki on jest. Dobra. O, really? Johnny Cage. Nie musiałeś być aż taki brutalny. Wziął sobie zapalasowe okularki. Tamte mu się już zniszczyły. A to wyciągamy z kieszeni. Sub-Zero. Zabawna postać, Johnny Cage. Tak w ogóle, on był takim aktorem, filmowcem. Nie interesowało go świat Mortal Kombata, dlatego on się będzie tu wyróżniał spośród wszystkich innych postaci. Ohoho, i to był dynamiczny kombos. What the fuck? O ty, takiś dobry. No kurde, to się szykuje mocna walka. Ty, jakżem go skopał. No zaatakuj, zaatakuj. Jaka stup! O ty, ja ci oddam. Ja ci oddam moim własnym X-Rayem. No, come on, come on. Aaaa, proszę. Już ci oddajemy. Aaaa. Ale brutalny X-Ray. Tak jest. Tak ma być. Zrównam cię z ziemią, ty lodowa pokrako. Ty, fajnie. Pudło, pudło. Ach. Kurde. O kurde. Ty patrz, groźny się zrobił. No kurde, padaj. O, zbrejkował to. Ty patrz, no nie podda się koleś. Będzie walczył. Ale już jest po nim. To było tak. Oj, coś chyba nie umiesz tego Fatala robić. A mamy zapasówki. Dobra. Ja. Chyba w Supervision kupił sobie okulary, drugą parę, gratis. O, Freddy Krubuś, zaraz go ubijemy, żaden problem. No patrz, zrobił first hita, jaki groźny! Uwaga, uwaga. Ej, no nawet nie da mi dotknąć. No już, 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 zmiękł. Ale broni się ciągle, to widać. Ej, nie spamuj, nie spamuj takim trikiem. No, kurde, spadło to na mnie.
Dobra. Tak się chcesz bawić? Noż ty, kurde. On teraz w ogóle nie atakuje, tylko ciągle używa tej swojej, kurde, śluzówki. Ale dostał. No zaatakuj. A, no żeś to zawalił. No i patrz, co zrobił z tobą teraz. Dobra. Porycu dostał i koniec z nim będzie. Dajesz. Teraz go pociśnij. O kurde! Ale zaczął tym dramatycznym X-rayem. Ciachnięcie na twarz. No i możemy jeszcze przegrać to, jeżeli nie spieprzymy tego do końca. Obronił to nasz miły kompan. Kurde. Ty, dziadu. O, bolą cię, Jondra. Da, pewnie zabolały. O ty. Kurde. A ten Johnny Cage, kurde, ten Johnny Cage to chyba lubi jądra gnieść czyjeś. No bo po takim triku to tak wygląda. Noż ty, no zaatakuj. A teraz nie atakował, kiedy włączyłem X-Raya. A to pajac. A masz po jaja. Dobra, a jak brzmi ten fatal? Bo chcę go zrobić. Tak, dobra. No, teraz mi to wyjdzie. A teraz zobaczmy, co dalej. Ooo, głowę na dwie części uciął. Pucharek Oscara wsadzamy zamiast głowy. Pięknie. Johnny Cage. Nara. Johnny Cage to ogólnie humorystyczna postać. Bardzo dowcipna, zarazem brutalna. Ale jedna z tych bywa. O! Para zakochana będzie walczyć, bo Johnny Cage podrywał Sonkę w story modzie oczywiście. Więc zobaczymy, kto wygra. A, ale już od kobitki dostaje, więc ma przestranę. Chociaż, o kurde, takie speedówki tu lecą. Yeah. Takie speed motion. No kurde. Ale widzę, że babka lepsza. Jak dostała. Ale patrzcie, kobieta i tak walczy ze wszystkich swoich sił. O kurde. Czyżby kobieta miała nami pomiatać? Nie sądzę. Też już dostała wzad. A, nie warto było. O Boże. Nie powiem, gdzie ona dostała. Bo nie chcę, wiecie. Cenzura musi być. No, ale Johnny Cage obronił tytuł Pudzianowskiego. Dlatego walczymy dalej. O kurde. A, też dostał. Nieźle. Skopniaka. Kombos niezły. Walczą jak siostra z bratem. Tak mogę to powiedzieć. Ale myślę, że Johnny Cage mnie nie zawiedzie i wygra to. Że i plecki widać, a za chwilę i bupsy. Jeśli nie dojdzie do remisu, rzecz jasna. Ale myślę, że nie. Nie dam jej szansy. O, jak dostała. Dobra, to było tak. Pięknie. No czemu na niej? A bo tak, ona została jako wyjątkowo wybrana, ale jaki spłaszczył łeb. Nie, to jest aż obrzydliwe. Yeah, i pucharek. I zwycięstwo. Nie, piękny fatal. Jeden chyba z tych najśmieszniejszych fatali, bo innego żadnego nie widziałem śmiesznego. O kurde, no to teraz mamy naprawdę przesranę, gdyż nasz skorpion może jeszcze go zniszczyć, więc tu już uważać. No chodź tu. Chodź tu, ostry ketchupie. Ej, no co to za chwytanie? To jest jakiś spam twój. Uohohoho. O, o. A to mnie dziad przechwycił.
No patrz. Jep, jep. O! O tak. Ej, no nie, nie spamuj, nie spamuj, nie spamuj. Tu nie chodzi o spamowanie, tylko o fajne triki. Dobra. No patrz, broni się. Wtedy, kiedy ja chcę atakować, to on się broni. Ale, no niestety, przegrał. Dajesz. Takiś mądry, aż ci czachę widać. Odło. I masz tu na ryjec. A, w ślizg ci nie wyszedł. Teraz, przynajmniej. A, no żeś to zawalił. Niepotrzebnie, żeś użył tego X-raya teraz, tak. A no, teraz już nie ma szansy na X-raya. Z tym, że właśnie sobie wzmocnił atak. O. Aż, no i na co? Zmarnował sobie X-raya. A tak to bym nie mógł zmasakrować jeszcze, no ale teraz też ma szansę. Kurde, uważaj. Dobra. Kurde, jeszcze mnie może ubić. A ja sobie na to nie pozwolę. On cały czas atakuje. O, pudło. Aha, pięknie dostał. Dobra. A to takiego fatala jeszcze użyjemy. Jeb! I jak go zgnoił. Jebut! O kurde. Nie, naprawdę mocny bydlak. Z tego cage'a. I już pierwszych 7 rundek przeszliśmy perfekcyjnie, znaczy perfekcyjnie, bez żadnych przegranych. Shang Tsung. Jeśli nam się dalej uda, to idziemy do Goro i aż do samego pana Shao Kahna. No, zakładam, że i tak go nie ubiję. Może 50 na 50, albo 51 na 49, ale nie, to jest niemożliwe. No patrz, zrobił first hita. Dziad. No patrz! O, teraz się w barakę zamienił. Podło. No patrz. A nie, stary, to wiecie. I ja mam go na hita. No patrzcie, no dostaję, ale też mi przywalił mocno. O kurde, reptile. Tu muszę uważać, naprawdę. No widzicie? On tu już mnie może zmasakrować. Aha, pięknie. I co? Masz jeszcze ochotę na drugą rundę? Pindą, stara, owosiona. Siwa. To siwieje, siwieje nasz pan. No patrz. I po jajach. I po pleckach. No, wściekł się. Teraz to kurde walczy jak Bruce Lee. Podło. Podło, podło. No, teraz znowu w reptaila się zamienił. A, obronił. Obronił atak jajcarski. Patrz. O, po tobie. To było tak. A masz po jajach. Nie chce mi się na tobie fatalo używać. Ups, pękły mi okularki. Bierzemy nowe. Dokładnie. Tego jeszcze nie widziałem. Dobry, dobry ten Keiji jest. Naprawdę rozwala mnie coraz bardziej. Goro. Zobaczymy, czy on sobie da radę. Gigant, czteroręki, tytan. O kurde, uważaj, stary. Taniec Goro. Taniec Goro. O kurde, po co żeś mu tak podszedł? O! Jak dostał. Unik, dobra, taniec Goro. Obronił to. Kurde, banał. Jak dostał.
A nie warto było. No i teraz dostanie za swoje. O! Nieźle, Cage, nieźle. Naprawdę teraz stałeś się takim trochę tytanem. Jak on. O, pudło. Pudło. O kurde, dostał. O fuck. O kurde. Unik, stary. O kurde. Nie chcę chyba tego zmaścić. Jak dostał. Jak mnie spowolniło teraz. Obrona, stary. Fuck. Uważaj. Taniec Goro. Taniec Goro? Jeszcze raz? Pewnie, zatańczymy. Ale ja nie bawię się w czas. O, pudło. O kurde. Bydlak jeszcze może mnie ubić. Jak dostał? No i teraz mam go już tylko na... O, takie ciachnięcie. Pięknie, stary. Jak tak będziesz dawał radę z Shao Kahnem, to będziesz pierwszym zwycięzcą. Tak jest, oh yeah. Chociaż nie liczę na to, że on wygra, więc daję takie minimum szansy dla niego. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No, kozaku. Masz jaja? Czy je sobie zgniotłeś przed walką? A bo ci może ja zgniotę jeszcze. O ty draniu. O kurde. Fuck. Szybko się koleś ze mną rozprawi. Ma już X-Raya. Ajajaj. O kurde. Wow. Aha. Nie. Jak to mogłem zawalić? Patrz. Aj. I tak to już jest przegrana, od razu mówię. Już nawet nie ma co mówić, że ja sobie tu jeszcze dam radę. Ah. Ej, no to nie jest uczciwe. Kurde, nie. To było nieuczciwe z jego strony. Nie, no już po mnie. No, gratuluję. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie 31 drabinki z Mortal Kombat. Było naprawdę blisko i byłby remis, ale no niestety on jest zawsze mocniejszy o ten jeden krok. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie. Zasubskrybujcie, ocencie, zlajkujcie. Na razie.